jest taka rzecz, którą prawie każdy ma w domu. To jest poduszka. Jedni mają zwykłe poduszki puchowe, profilowane, nieprofilowane, ale bardzo często klienci pytają o poduszki chłodzące. Szczególnie dlatego, że robi się coraz cieplej i chcemy sobie schłodzić powierzchnię spania. Jeśli chodzi o najlepsze poduszki chłodzące, to TechnoGel. Włoska poduszka wypełniona żelem, substancją, która obniża temperaturę około 2 stopnie, cały czas jest chłodna. Nawet jeżeli będziemy leżeć długo, to będziemy czuć to uczucie chłodu. Dodatkowo wentylacja powoduje cyrkulację powietrza, wilgoci, więc to jest jedna z najlepszych poduszek chłodzących. I nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział, nie działa, nie chłodzi. Wiele lat będzie służyć nam taka poduszka i nawet zimą będzie się na niej przyjemnie spało. Żel jest neutralny dla ciała, znajduje się pod pokrowcem, dlatego w momencie, kiedy położymy się, dopiero po chwili czujemy ten chłód. Więc to jest bardzo przyjemna poduszka. Można wybrać sobie profilowaną, nieprofilowaną i jeszcze są stopnie wysokości, żeby dopasować poduszkę do budowy swojego ciała. Chętnie wybierane są też przez klientów poduszki Tempur. Dodatkowo pokrowiec, jeżeli wybierzemy taki, który ma chłodzącą strukturę, powierzchnia tej poduszki też będzie chłodzić. Ona ma takie zadanie niwelować temperaturę i zmniejszać ją. Przy czym trzeba powiedzieć sobie, że w momencie, kiedy leżymy z godzinkę czasu albo nawet mniej, to już będzie się i tak nagrzewał ten pokrowiec i po jakimś czasie będziemy chcieli przesunąć głowę w inne miejsce, żeby to uczucie chłodu mieć. Ale to wystarczy, żeby przez te kilkanaście minut zasnąć na chłodnym pokrowcu. No i do tego cała gama poduszek o różnych kształtach, możliwość dopasowania profilowanej poduszki albo klasycznym kształcie, jeżeli nie chcemy profilowanej. To był numer 2, a numer 3 to będą wszystkie inne poduszki, które mają bardzo dobrą wentylację. Jeżeli wybierzemy poduszkę, która sama w sobie jest wykonana z piany termoelastycznej, ma kanały wentylacyjne, to każde naciśnięcie tej poduszki czujemy, jak to powietrze sobie krąży. Jeżeli będzie miało też nacięcia tutaj wzdłużne, nawet jeżeli będzie to termoelastyczna poduszka, to będzie dobrze odprowadzała wilgoć i temperaturę. Komuś by się mogło wydawać, że 400, 600 czy 1000 zł za poduszkę to jest dużo. Ale weźmy pod uwagę, że jeżeli ktoś pali papierosy, to on miesięcznie przepala taką jedną poduszkę. Może wystarczy ograniczyć palenie o połowę i już się 2-3 miesiące nazbiera na dobrej klasy poduszkę.